Bukiet przechodni, niczym w kaberecie starszych panów, przekażę mężowi w domu. Mój mąż nie bardzo lubi mówić, woli pisać, bardzo dba o język polski. Chyba nie znam drugiej osoby, która by tak przysłuchiwała się z tak dużą uwagą temu, co mówią ludzie i w jaki sposób mówią, i która by tak tego pilnowała, to znaczy poprawności językowej. Także ja przekażę ten bukiet bojownikowi o poprawny język polski. Myślę, że w rozmowach kuluarowych tutaj z profesorami mogłoby dojść do jakichś konfliktów. Nie wiem, jak, z jakiej państwo są opcji, jeśli chodzi o zmiany w naszym języku. Grzegorz nigdy nie ugnie się i nie będzie mówił przyszłem, dlatego że większość tak mówi, czy wzięłem, dlatego że nastąpił uzus językowy. On jest bardzo ortodoksyjny, jeśli chodzi o poprawność. No i ja jestem też ofiarą przemocy domowej w pewnym sensie, bo bardzo muszę się pilnować, jak mówię. Więc częściej im liczymy, ale cisza też jest bardzo wieloznaczna. Dziękuję i przekażę.